Siemaneczko wszystkim, jesteście na kanale Arturka i dzisiaj ten piękny piątkowy dzień, słoneczny piątkowy dzień, ja nagrywam dla was życie na kredycie. Tak, ja wiem, że dużo osób z was lubi życie na kredycie, mi również spodobał się ten program, bo jest taki ciekawy, trochę coś innego w tym jest i mi się wydaje, to nie jest tak udawane jak zdrady, chociaż nic nie mam do zdrad, ponieważ zdrady też są mega fajne i zdrady będą w niedzielę na moim kanale. A już jutro, czyli w sobotę, będą kuchenne rewolucje. Czyli tak będzie wyglądał rozkład moich filmików na tym kanale w tym tygodniu. I jeszcze przed tym, jak zaczniemy oglądać ten odcinek, chcę wam każdemu podziękować za to, że jak odebraliście kanapoczynie. Naprawdę szacun dla was, bo w pierwsze 5 godzin 2000 wyświetleń to jest więcej niż na kuchennych rewolucjach. Naprawdę, ja nie myślałem, że kiedykolwiek mi się uda, że filmik mój nabierze więcej niż kuchenne rewolucje. I to się udało właśnie teraz, więc jeszcze raz dziękuję wam wszystkim. Jeżeli ktoś z was nie oglądał kanapoczynie, zapraszam do tego odcinku, który wyszedł wczoraj. A jeżeli oglądaliście, no to zapraszam wszystkich serdecznie na ten odcinek. Dziękuję, zaczynamy. Życzę na kredycie, jak na beczce prochu. Rodzina Kamili i Łukasza. Kamila ma do dyspozycji około 3000 zł. Miesięczny dochód Łukasza nie do oszacowania. Rozmowa o rachunkach nigdy nie należy do najprzyjemniejszych. Małżeństwo Spalczyna unikało jej jak ognia. Dłużej jednak nie mogą odkładać podliczania budżetu. Dlatego ja wolę w ogóle nie zarabiać żadnej kasy, ponieważ jak nie mam pieniędzy, to nie mam czego liczyć. A jak nie mam czego liczyć, to znaczy nie mam się z kim kłócić. To nic. Tyłem mam siedzieć? Tutaj tak, może z boku. Bydło, jakby to powiedzieć. Rocznie około sprzedaję 20 sztuk bydła. 7 tysięcy za sztukę zboża. No 70 ton, 1700, masz 70 i no prawie 120 tysięcy, tak? No to tutaj suma summarum wychodzi gdzieś no z 340 tysięcy. No wiadomo, no jeszcze są dopłaty, mamy przecież unijne. No, a jakie dopłaty do pola. No to pisz tu, całe dopłaty. 51 tysięcy jest, mam do dopłat, mam dopłat, tak? To jest czarna magia. Tak 7 tysięcy na miesiąc jest mój dochód. Ale coś jest. No ale to auto. Z 600 zł trzeba liczyć na samochód. Generalnie 7 tysięcy na to, jak on się napracuje, to moim zdaniem jest mega mało, ponieważ on naprawdę się napracuje przez ten cały dzień. On nie pracuje 5 godzin, tylko pracuje no, od rana do wieczora. Jeszcze by mógł dłużej pracować, jeżeli by był dłuższy dzień. A więc moim zdaniem 7 tysięcy to jest mega mało, jak na taką pracę. Śmieci? Śmieci są strasznie drogie, bo mamy 160 na nas tutaj. No tak, no z 7 tysięcy, co prawda już tam się robi niecałe 6, bo się robi 5900, tak? To gdzie to jest? W gospodarstwo cały czas jest obracane. Tego nie widać. To na pewno no coś, no to musi gdzieś coś kurczę jeszcze. No z tego co ja wiem, żeby biznes dobrze prosperował, to trzeba 75% dochodu inwestować z powrotem w firmę. Chyba tak plus minus. Nie pamiętam do końca, ale mi się wydaje, że właśnie chyba od 60 do 75%. Jakoś tak to wygląda. Więc to ma sens. Weterynarz, tak, do bydła też, no ja zapomniałem w sumie, patrz. Może i coś źle tutaj policzyliśmy, nie wiem. Nie to, że źle, tylko że no ty masz wszystko w przybliżeniu. Gospodarność polega na tym, żeby to tak równo rozłożyć i te wydatki, bo wiadomo, w rolnictwie są większe wydatki, żeby to starczyło na każdy miesiąc. Moje miesięczne wydatki. Telefony. I internet. Gaz. Widzisz, wszystko wiem. Moje miesięczne wydatki. 3 kartony grzesiek, wafelek, 1 karton Snickersu i czasami, jeżeli jesteśmy na zakupach, to tak z 5 pączków latuje. To tyle. Na więcej nic nie wydaje. 3650. Drogie życie. A powiedz, jaki jest mój przychód? No nie wiem, no ile ty masz tam tego wszystkie tych 3000? No, 300. Moje dochody aktualnie to praktycznie są dodatki socjalne. 1500 jest 500 plus bez trójka dzieci, jest 1000 Polskiego Ładu.
Teraz już więcej, ponieważ jest 800 plus, to oznacza 2400. Stąd to była mądra inwestycja w dzieci. I coś jeszcze? Tak, wychowawczy tam bodajże i rodzinne to jest 800 zł. Po sprawdzeniu swoich miesięcznych opłat okazuje się, że Kamila jest 300 zł na minusie. Czy to się opłaca w takim razie? Cała ta praca, zobacz. Tu musisz jechać, tu musisz jechać, tu musisz jechać. Tak, no muszę, no ale to każdy musi, kto no prowadzi, no także... A w ten czas poszedłbyś do normalnej pracy i zamiast 2700 byś zarobił ile? Nie wiesz, ile wydajesz. Nie wiem, ile wydajesz, ciężko. Przy tym, że bardzo... Dużo inwestuję. No ja już mówiłem w poprzednim odcinku, że mi się wydaje też, że lepiej by sobie to odpuścił, znalazł sobie inną pracę. To wszystko sprzedał, no i sobie zainwestował w jakieś mieszkanie. I to mieszkanie wynajmował. No moim zdaniem to nie jest głupi pomysł, no ale skoro tego nie robi, to znaczy, że to jednak coś nie do końca może wypalić. Rodzina Wiesławy i Roberta. Miesięczny dochód około 14 tysięcy złotych. Miesięczne opłaty około 7 tysięcy złotych. Ja do teraz nie mogę, to już chyba jest 5 odcinek, ja do teraz nie mogę zrozumieć, czemu ta rodzina jest w życiu na kredycie. Przecież ta rodzina zarabia 14 tysięcy. Jedyny kredyt, który oni mają, to jest kredyt na dom. I to mi się wydaje, jeżeli by chcieli, to ten kredyt by spłacili w rok. Musimy się śpieszyć, bo zaraz goście będą. Tak musimy przyspieszyć, ruchy. I tak jak zawsze, chcę przyjąć ich na bogato. No, praktycznie wszystko gotowe. Praktycznie u nas każdy weekend zawsze coś tam się dzieje. No, bynajmniej teraz tak jest. Teraz tak jest ostatnio. Może ten, że po rozpoczęcie sezonu grillowego się zaczął. Ile mamy, mam ukroić się pomidorów? Na pół. Ale z pół tego opakowania. Moi goście nie jedzą byle czego. Jakość odgrywa tu bardzo ważną rolę. Naprawdę. No, a jakość kosztuje. Musi być naprawdę dobre mięso. Macie jakieś dostawcę? Tak, mamy tutaj gospodarza. Ta kaszyneczka potrafi około 99 zł nawet kilogram kosztować. I zobaczcie na ten stół. To nie jest jakaś tam, nie wiem, rocznica ślubu, czy jakaś wigilia. To jest zwykłe przyjęcie znajomych do siebie na ogródku. No i ja nie wiem, czemu ta rodzina jest w tym programie, nie mam pojęcia. 100 zł kosztuje kilogram tego steku. A te papryczki nadziewane, Jezus. Ojej, pycha. Tutaj mamy talarki w kałamarnicy też w cieście, słuchajcie. Przecież ja takie rzeczy nawet nie miałem na wigilię w życiu, albo nie wiem, na swoim komunie takie rzeczy nie miałem, co teraz oni mają na zwykły wieczór z znajomymi. Przepychotka. Nie każdego stać na takie imprezy. Mnie nie stać, mnie na przykład nie stać, ale ja sobie nie zazdroszczę. Się dorobili, nie ukradli, a więc ja jak najbardziej szanuję ich. Ile będzie kosztować ten wieczór? Och, ten grill wyszedł nas 1000 zł. To jest prawie tyle, co ja zarabiam na miesiąc. 1000 zł. Jakbym ja miał 1000 zł na koncie, to ja bym był mega szczęśliwym człowiekiem, naprawdę. Najszczęśliwszym na świecie, bo bym sobie kupił tyle kartonów grześków, że to się nie dzieje. Agnieszko. Cześć, kochani. Siemaneczko. Kurde, jak się dawno nie widziałem. Słuchajcie. Cześć, kochanie. Zobacz, jakie mi siło, kurde, chłopie. No, dzisiaj będzie ostro się działo. Czego słyną gospodarze? Dużo jedzenia. Czyli tutaj zawsze jest na bogato, tak? Zawsze. Coś? A ta sałateczka gdzieś się zmieści? Czy ją na potem? Byleby nie brak. Marcinku, proszę. Dawaj, ja sobie wezmę. Mogę? Czy ktoś tam jeszcze? Madzia? Przy tatarze. Dam ci szabanowska. Chcesz szabanowska? Słuchajcie, częstujcie się, bo zaraz wysygnie. Mam jeszcze krewetki w cieście, tylko do frytkownicy bym musiała rzucić. Mam jeszcze sajgonki. Ja wolę mięso. Ja też wolę mięso. Nie wiem, jakbym miał wybór. Tydzień jeść ser albo jakieś tam warzywa i tak dalej, albo tydzień nie jeść, ale później zjeść sobie mięso, to ja chyba bym wolał tydzień nie jeść, ale później sobie zjeść mięso. Naprawdę. Po prostu kocham mięso. Przyznam steka, proszę. Steka. Jak się bawić? Chcesz się bawić? No to zawsze tak. No to słuchajcie, zdrówko za kolejne spotkanie. Tak jest. Oby wyczy w takim samym gronie, jak to mówią. Chcieliśmy wam ogłosić nowinę. Jestem w ciąży. Od tej imprezy zaczynamy oszczędzać. Po co? Zastanawiam się tylko,
Po co? Od dzisiejszego dnia. Od dzisiejszego dnia do jutrzejszego poranku. Tyle czasu będziemy oszczędzać. Naprawdę przysięgam wam, sami zobaczycie, czy tak będzie. Trzeba po prostu to podejście takie swoje zmienić do tych innych tematów, no i bardziej na to inaczej popatrzeć. Rodzina Klaudii i Pawła. Miesięczny dochód około 8000 zł. Małżeństwo z Sosnowca ma jeden samochód, trójkę dzieci i żadnej opiekunki, z którą mogliby zostawić swoje pociechy. Gdziekolwiek jadą, podróżują całą rodziną. Jakbym gdziekolwiek na ulicy zobaczył taki napis, od razu bym wiedział, że jeździ tym samochodem boomer. Naprawdę, to jest taki typowy boomer. No nie no, tragiczny ten napis jest, naprawdę tragiczny. Ja już wcześniej chciałem takiego vana, ale Klaudia się uparła, że nie bardzo. Jej się nie podobały. No, Klaudia by chciała Lambo, albo jakiegoś, nie wiem, Porsche 911. No niestety, mieliśmy auto wcześniej. Okazało się być nietrafionym samochodem i musieliśmy na ten już wziąć kredyt. Ciekawe, czy TTV płaci im pieniądze za to, że biorą udział w tym programie. Ja mam nadzieję, że płacą i właśnie ta kasa, którą dostają od telewizji, trochę im pomaga w ich budżecie. Kredyt na samochód jest jednym z pięciu, jakie muszą spłacić. Pięć kredytów, ja cię masakra. Ja miałem tylko jeden kredyt. Nie no dobra, dwa miałem może, no trzy. Ale to takie były, nie wiem, po 200-300 rata. A tutaj na pewno nie 200-300 rata za kredyt. Paweł nie widzi sensu inwestować w mieszkanie. Jest to takie moje marzenie, żeby po prostu po pracy się zregenerować, czy w dniu wolnym zrobić sobie takie domowe spa. I byłoby to takie wspólne marzenie dla dzieci i dla mnie. Znaczy, ona w ogóle się uparła na wannę, co przy bojlerze jest średnim pomysłem. Zacznijmy od płytek. No dobra, ale to jest podłogowa. To no tak, no, ale podłogowe by też chyba trzeba było wymienić. Czy podłogowe byś zostawiła? No tam nowe są. Coś z tych byś chciała? Te. Które te? Albo te z tym brokacikiem, takim te białe. 33,50. Albo te pod spodem, też fajna faktura takie. Może te pod spodem bardziej. Takie. Jeszcze bym do tego takie złote fugi dodała, by widziałam. Złote fugi, tak. Dobra, mąż na pewno jest kochający. Znajdzie sobie drugą pracę, ja się pracę na weekendy. Nie musi się w ogóle martwić. Taki glamour z niczego. Albo w sumie zawsze można wziąć sobie jeszcze jeden kredyt. Jeden więcej, jeden mniej, bez różnicy w sumie już dla was. Jak zdasz prawko, to ci jeszcze kupię złotego Matiza. Najtańszy. Będziesz miała wszystko. Dobra, weź skończ. Dobrze. Jak się już denerwowała. W rodzinie rolników podliczenie budżetu zaczyna coraz bardziej zaogniać sytuację. Musisz mieć osobno na zboże, kukurydza, kiszonka. A mogę wszystko razem, nie, wydatki nie te, a później dochód razem i różnicę wiem, jaka jest. Nie możesz razem, musisz mieć osobno. Nie. Musisz mieć osobno. Jak wy się dogadujecie na tego? Nie mamy nawet czasu, żeby się dogadać, ponieważ chyba Łukasz ma na imię. On całymi dniami jest na polu. Albo gdziekolwiek indziej, ale tylko nie w domu, więc nawet z sobą czasu nie spędzają, myślę. Ty musi być wszystko, musi być na twoim. Chwila przerwy, niech ona ochłonie. Nie potraficie rozmawiać o pieniądzach. Ohoho, Łukasz! Nie jestem pewny, ale mi się wydaje, że dzisiaj będziesz spał razem z krowami i swoim bydłem. O! Zdenerwowała się. Mi się wydaje, że tym gadaniem on tylko sobie gorzej robi. Czy rozmowę o pieniądzach można uznać za zakończoną? Ojojojojoj! Będzie się działo zaraz. Ty wyjdziesz. Mówiłem! Ale nie będziesz miał daleko do krów i do bydła, więc zawsze jakiś plus jest. Nic. Ja bym na miejscu tego gościa, który trzyma tą kamerę, bym się nie odzywał, bo zaraz się okaże, że on również będzie spał razem z Łukaszem i z tym bydłem. Robimy dalej? Ja nie mam mieć swojego zdania, tak? O ja. No ona jest taka, że jak po prostu jest coś nie robię po jej myśli, to już jest źle. No nie jest ona lekka, tak? No to jest, kurczę,
trzeba być, mówię, i przedsiębiorcą, i pracownikiem, i szefem dla siebie wszystkim, tak? No, ona by chciała mieć męża w domu. No to na pewno, no. No ale wiedziałeś, Gały, co brałem. Na pewno on się nie zrobił rolnikiem z dnia na dzień, tylko od zawsze był taki. Może ona to nie chce być po prostu. Znaczy nie, że nie chce, to znaczy... No my tak idziemy razem, ale w jakby osobnych kierunkach. Bo ja też tak nie do końca... Ja na samym początku powiedziałam, że ja nie chciałabym tutaj tak 100% w rolnictwo. Ona nie jest taka, żeby gdzieś tak na łąkę czy gdzieś. To tak, jest ciężki temat. Zresztą widać, tak? Co w ciebie tobie pękło? Nic. Nie rozumiesz, że to jest nieczytelne? Tu zapomniałem tego i tu już następne. Nie, wpiszę sobie. Widać, że ty nigdy nie robiłeś żadnych notatek. Nie, no to się zgodzę z nią, bo no jednak jak prowadzisz swój biznes, to musisz wiedzieć, na co ile wydałeś, ile tobie zostaje, ile trzeba wydać. No, to takie rzeczy powinieneś wiedzieć. Ta? Szafka jest droższa od wanny. Ale czy ja mówię, że tą szafkę? Przecież to możesz zamontować gdzie chcesz. Płytki 70 zł za metr kwadratowy. To jest jakby krok tak i krok tak, nie? Czekaj. No metr tak i metr tak. To jest powiedzmy półtorej metra będzie miała, gdzie mamy tą kabinę. No to by trzeba było z... 5 metrów? 5. Teraz 5 razy, załóżmy 50, no to ile masz? 250. Proszę bardzo. No. Ile będzie kosztować łazienka? Nie wiem, no ja liczę tak z tą umywalką i tak dalej. Ja już jestem głupi. 1250 mi wychodzi wanna, kafelki, szafka, umywalka i ten klej złoty. Widziałam gdzieś za 5 dych. Czemu tak wszystko jest tanie? Ona do 1250 zł wymieniła tyle rzeczy, że ja myślałem, że na powiedz 5000 to będzie wszystko kosztować. Gdzieś tam na lewo. Wanna. W 2022 roku koszt remontu 1 metra kwadratowego łazienki w średnim standardzie oscylował w okolicy 3000 zł. No. Tam nie da się wjechać. Dobra, obrócić pierwsza. Nie, no ja wiem, że wy jesteście silna rodzina i tak dalej, ale na pewno gdzieś tu jest winda. Na pewno to jest przemyślane. Ale ty jesteś uparta. No gdzieś są złote ekrany. No to na pewno będzie za dużo tam. Mówisz? No! Nie no, podejmie to nie bardzo. Ale dzieci na pewno będzie wygodniej kąpać. Bajera. Nie no, tu ona ma rację jednak, bo ona ma trójkę dzieci. Każdy trzeba kąpać, no ale jest schylona, to na pewno kosztuje dużo wysiłku, więc kupno wanny chyba jest dobra inwestycja. No i ile wody się przy tym zużyła? A tak to można w jednej wannie wykąpać dwójkę dzieci na przykład. No na pewno byłabym mega zadowolona. To samo chciałam powiedzieć, zadowolona. A, jest winda. Nie mogłeś wcześniej. Nie wiedziałem. Wjedzie ten pojazd tam? Tak. Czy... Ale trzymać. Ty co, sam to zrobisz? Nie lubię w ogóle się pchać w jakieś remonty i tak dalej. Ja to jestem taki leniwy. Ja też nie lubię robić remontów. Jak robiłem tą ścianę z tych pianek, to mi to zajęło, nie wiem, z pół dnia. To był w ogóle mój pierwszy remont w życiu, więc... Ale teraz, jak już sobie będę zmieniał tutaj te pianki, no to ja już wiem, jak to zrobić i to mi to szybko pójdzie. Co ci tak świeci, to tam... Tu nie świeci, a tam tak... A, bo się odbijało. Odbija. Wszyscy z naszych rodzin mają wannę też. Więc jak gdzieś tam jesteśmy na jeden dzień, zostajemy, nocujemy, no to jednak ta wanna jest, no i jest mi o wiele wygodniej, czy tam sobie jakąś kulkę wrzucę do tej kąpieli, nie? A napiszcie mi, wy jesteście team wanna czy team prysznic? Bo ja na przykład niestety, ponieważ kocham wannę, ale mam prysznic. Ja jestem team prysznic. Jeszcze. Może kiedyś sobie zrobię remont i będę miał wannę, ale to na pewno nie teraz, nie za rok, nie za 5, ani za 10 lat, ale kiedyś na pewno może będę miał wannę. Paweł deklaruje, że sam remontu nie zrobi. Zatrudnienie fachowca to kolejny spory wydatek, na który małżeństwa teraz nie stać. I następny problem do rozwiązania.
coś powiem. My wychowane byłyśmy przy dziadkach. Jak ja widziałam pierwszy raz morze czy górę w wieku 16 czy 17 lat, no to sobie myślę, ja to teraz po prostu, słuchajcie, żyję i odbijam sobie to wszystko, ten stracony czas. A tu ją rozumiem, ponieważ ja tak samo mamę kiedyś nie miałem w ogóle butów, tam miałem, nie wiem, raz na pół roku kupowane buty i teraz zacząłem mieszkać sam, to ja w domu, jeżeli nie chcę was kłamać, ale mam chyba z 9 par butów różnych, ale chodzę tak tylko w jednych, w kroksach przez cały rok. Czy na Sylwestra byłem w kroksach, czy na Wigilię, wszędzie chodzę tylko w kroksach. Nie wiem, wygodnie mi jest, ale w domu mam 8 par butów i plus kroksy. Robert będzie miał duży orzech do zgryzienia, żeby wiesić troszeczkę, tak jakby, może, żeby to źle nie zabrzmiało, troszeczkę budżet, tak troszeczkę... Uciąć! Tyle! Gościu, Jezus Maria! Zadzwonimy do was za miesiąc, robimy oszczędnego grilla, uwierzcie mi, nikogo nie będzie! Wiesz co, my i robimy imprezę. Ale paragon bierzesz i pokazujesz. A jak? Paragon, ja się z tego rozliczę. No, to wychodzi po 20 zł na głowę. Tak by wyszło. On jedynie wie, ile mleko kosztuje. Zapytajcie się go, ile kosztuje kilogram bananów. A ja wiem, 3,50 chyba kosztują banany. Bo ja kocham banany i sobie kupuję często. Rarytas! Ja pitole! Pełnia rozkoszy, słuchajcie! Postanowione. To ostatni taki grill rozkoszy. Na kolejny para z Nowej Soli. A kolejny będzie w przyszłym tygodniu. No to już się spodziewam, że będzie nie lada wyczyn zrobić takiego grilla za 200 zł. Mogłem delikatnie podbić stawkę. Życie na kredycie. Dobra, dziękuję wam wszystkim za obejrzenie tego odcinka. To już kolejny odcinek na moim kanale, a mianowicie piąty. Mam nadzieję, że dostawicie łapkę w górę, a mianowicie ja bym chciał, żeby było na tym odcinku 138 łapek w górę. Jeżeli tyle będzie, to będę bardzo wdzięczny wam wszystkim. Dziękuję jeszcze raz. Zobaczymy się jutro na kochanych rewolucjach. Dzięki, cześć.